Pyk, pyk. Tam jest ukryty klejnot w sumie. Tylko pytanie, czy ja teraz zrobię takiego slajda, że ja się przedostanę tam. Nie. Musiałbym zrobić tak, że musiałbym tam się wrócić. Możemy spróbować w sumie. Dobra, niech będzie. Kurde, nie tak. Albo dobra, niestety tego ukrytego klejnota sobie, klejnocika sobie pominiemy. Na razie niestety nie mam pojęcia, jak go zdobyć i też nie chcę za bardzo kombinować na prawo i na lewo, bo jednak wolę mieć te wszystkie. O Jezu, znowu ten sam błąd, tak jak na livestreamie było. Dobrze, teraz uniknąłem tego samego błędu. Nie zauważyłem tego. Mogłem to tak zrobić. A najgorsze jest to, że to chyba zaraz będzie końcówka poziomu. Dobra, jeszcze nie końcówka. Przywitajcie się z Atlasferą. To była sekwencja z Atlasferą, która powinna być dla was wszystkich takim puszczeniem oczka do Draft of Cortex, ponieważ to właśnie Draft of Cortex był pierwszą grą, która zapoczątkowała tę Atlasferę. Dobra. Myk. Dawaj, dawaj, dawaj. Jedź, jedziesz, 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 ziomek. W taki oto sposób zdobywamy zielony klejnot. Kolejny kolorowy zresztą. Dobra, pal Jumanji gościu. 8 skrzynek pominiętych. Kurde, ale lepsze 8 niż 20 w sumie. Albo 25, albo 30. Szmaragdowy szał. Uuu, nowa trofka. Więc tak, no nie mamy klejnocika za wszystkie skrzynki. Wiadomo, no ukrytego, no raczej wiadomo, to można było się spodziewać, że nie zdobędę.
No i za max 3 śmierci. No za te max 3 śmierci myślę, że jeszcze bym zdobył jeszcze za te skrzynki, ale tego ukrytego za cholerę nie wiem jak zdobyć. I spokojnie, nie podpowiadajcie mi w sekcji komentarzy, ja sam do tego dojdę. Wolę jakby sam do pewnych rzeczy dojść niż ciągle żyć powiedzmy z podpowiadania widzów. Swą drogą, kolejną ciekawostką jest to, że ta gra ma bodajże 9 wymiarów, coś takiego, 8 albo 9, więc no jest to trochę długawa gierka, nie ma co. Teraz pytanie, czy możemy zrobić kolejny poziom, czy ten taśma z retrospekcjami, o, jest, nowy poziom. Orientacja w przestrzeni, dobra, lecimy z koksem, zobaczmy ten poziom. Ja sobie go w ogóle wczoraj ćwiczyłem, tak więc... myślę, że raczej pójdzie on mi w miarę szybko i prosto, tak mi się przynajmniej wydaje. The Bandicoot 5 pedalization was a success. If he survives my trials of wit and strength, he'll be promoted to general of my army. You mean you'll brainwash him, master? Tomato potato. Tutaj Cortex i Embryo obserwują właśnie teraz znowu Crasha i jego poczynania w tym oto poziomiku. Mamy do zebrania 135 skrzynek oraz w zasadzie no starać się nie zginąć. Wiadomo, nie ma tutaj żadnej kary za to, że zginiesz, ale no lepiej po prostu, jak to mawiają, przezorny zawsze ubezpieczony. Dokładnie tak, o to mi chodziło, żeby zniszczyć w taki sposób te skrzynki. I teraz lecimy. Zium, 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 zium. Czy ten poziom jest ogólnie trudny, pewnie się mnie zapytacie. Nie mam zdania, szczerze powiedziawszy. Ja go wczoraj zrobiłem za... za piątym razem. Więc nie mam trochę zdania w tej kwestii. Dobra, zrobione. To są właśnie najbardziej chyba dwie chamskie skrzynki, bo ja wczoraj chyba z 5 razy ginąłem i się tak zastanawiałem, kurde, gdzie są te dwie skrzynki? Okazało się, że one są nad Nitro, nie? Masakra. Myk za pierwszym razem. Dobrze, 298 i 3 życia. O kurde, ale kozacko poszło. No dobra, no to jesteśmy już przygotowani na walkę z bossem, naszym pierwszym bossem swoją drogą. Tu już mamy nawet lekki spoiler tego bossa. Ale ja nie będę zdradzał, co to jest za obrazek, bo myślę, że sami się domyślicie, co to może być za obrazek. 40 żyć. Kurde, nice. Sceniczny debiut. Sceniczny debiut. No, engine coś wspominał o scenie. Więc zobaczymy, co on tam nam przygotuje za sceniczny debiut. Już mamy spoiler, z kim będziemy walczyć. Tak więc trzymajcie kciuki, żebym to zrobił za pierwszym razem. Bloodthirsty lunatics, put your freaky little hands together for Rocket Head! One, two, one, two, three, four. Prepare for a beat. Tak jak to zresztą... bandiki. Dobra, nie ogarnąłem tutaj na początku, że trzeba tych atakować. Zapomniałem się trochę, nie powiem, że nie. Ponieważ nasze pierwsze zadanie jest takie, że musimy tymi oto ziomkami uderzać w głośnik. I teraz uderzając właśnie w ten oto głośnik, sparaliżowaliśmy robota Engina i samego Engina. Tutaj nawet mieliśmy odliczanie. Nie lubisz death metalu, ja pierdzielę, gościu. Ale muzyka tutaj jest dowalona swoją drogą.
No i teraz jedynym utrudnieniem jest to, że on będzie nasyłał tych ziomków i my będziemy po prostu musieli unikać tych czerwonych takich platform, bo one tam nad nami lecą, więc nie możemy wtedy skakać, a ja niestety tą głupotę popełniłem, że skoczyłem. Ale tak jak sami widzicie, boss nie jest jakoś trudny, jest on uber easy jak na pierwszego bossa. Co jest logiczne, no bo piesi bossowie powinni zawsze być łatwi. I mieliśmy właśnie tutaj ten mały pasek odnośnie tych głośników. Małe punkciki zdrowia. Dobra, lecimy. Kolejna ciekawostka jest taka, co mogliście zobaczyć w momencie, kiedy zginąłem i zabrałem mu tam pierwszy pasek zdrowia, że bossowie mają checkpoint. To jest w ogóle pierwszy raz w serii Crasha, gdzie bossowie mają checkpoint, kiedy na przykład stracą pasek zdrowia. Bo zwykle było tak, że kiedy ginąłeś i byłeś przykładowo przy końcówce bossa, tutaj mi w ogóle spina tak nie zadziałał, więc w ogóle XD trochę. Ale kiedy na przykład, no nie wiem, byłeś przy samiutkiej końcówce bossa, że dosłownie bossowi zabrakło, nie wiem, ostatni pasek zdrowia, to miałeś coś takiego w sumie, że od razu, no, musiałeś całą walkę powtarzać. Czyli wszystkie jego paski zdrowia musiałeś na nowo jakby niszczyć. Albo po prostu odejmować mu te paski zdrowia. Tutaj z kolei jest coś takiego, że masz od razu checkpoint, więc nie jesteś pokrzywdzony wcale. W ogóle na początku na moim streamie to samo w sumie gamer nawet w swojej serii odcinkowej potwierdził, że ten boss strasznie nam przypomina doktora Nefariusa z Ratcheta, nie? Bo serio, z wyglądu jest mega podobny do doktora Nefariusa z Ratcheta i Clanka. Kurde, fuck. Z której strony on poleciał teraz? Jeszcze jeden głośnik. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Dobra, ostatnie HP mu zostało już. Ostatni pasek. Teraz nie ma tak dobrze. Kurde! Nie lubię trochę właśnie tego systemu, że chcesz skoczyć, to zamiast gracie przesunąć, to od razu powoduje, że giniesz. To jest głupi dla mnie trochę system. A chciałem tego bossa za pierwszym razem przejść, kurde. To jest klątwa dosłownie let's play, nie? Klątwa let's play. Bo gdyby nie to, że to jest let's play, to bym to zrobił za pierwszym razem. No, uratowaliśmy teraz kolejną maskę kwantową, czyli Akano, który w sumie uciekł przez ten wymiar, więc zobaczymy, co zaraz z nim będzie. O, Akano teraz tam na nas czeka. W sumie go wyzwoliliśmy teraz przez to, bo Engine go przecież trzymał w swoich sidłach. A jako, że Engine został pokonany, to trochę mu kijek w dupsko, więc my nie mamy sobie nic do zarzucenia.
I w taki oto sposób ukończyliśmy Pustkowia Grozy i możemy lecieć sobie na kolejną wyspę, na kolejny wymiar. I to będzie chyba ostatni wymiar na dziś, bo myślę, że taka sesja dosyć krótka, ale przynajmniej zwięzła i na temat, jak to mawiają. Trzy wymiary w sumie na jednej sesji to myślę, że jest całkiem dobry wynik. No, technicznie trzy, bardziej bym powiedział, że dwa, bo ten pierwszy to w sumie ja nie liczę. Dobra, Słone Wybrzeża 1717 ze fulpów. Lecimy z koksem. Mamy tutaj do zebrania znowu kasetę retrospekcyjną, więc na co my jeszcze czekamy?